Witam Was serdecznie. W poprzednim filmiku pokazałam Wam, jak robię modyfikowaną wersję jogurtu waniliowego. W tym filmiku chciałam Wam pokazać, jak to można wykorzystać i przyrządzić sobie śniadanie z płatków owsianych. Ugotowałam płatki owsiane, żadne błyskawiczne. Muszą być gotowane przynajmniej 5-6 minut. Takie płatki zawsze wybierajcie. Teraz nakładam je do miski. Jeszcze są ciepłe. Tak, nie za dużo, ponieważ będę dodawała inne rzeczy. Także mamy płatki. Do tego właśnie dodaję jogurt z białkiem waniliowym. Także jogurt o smaku waniliowym. Bogaty w białko, prawda? Dobrze. Teraz do tego dodam trochę owoców. Jeżeli macie jakieś świeże owoce, świetnie. Jeżeli nie macie, mrożone, też są fajne. Dodaję jagody. Tak, nie za dużo. Trochę rodzynek, albo owoców suszonych. Akurat teraz mam te, jak nazywają, żurawiny suszone, także też trochę dodam. I orzeszki, koniecznie jeżeli macie orzeszki albo migdałki. Świetnie, tak troszeczkę, nie za dużo. Ta-da! Posiłek świetny, ponieważ może być przygotowany bardzo szybko, w praktycznie mniej niż 10 minut. Bogaty w węglowodany, w dobre tłuszcze, no i oczywiście białko.